I proszę się do tego momentu w czwartki przyzwyczajać. Doktor Paweł Zyzak jest gościem albo bywalcem teraz, czwartkowym bywalcem poranka wnet. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Najlepszy z możliwych prezydentów Stanów Zjednoczonych, Donald Trump jest, <grym> będzie dzisiaj w Davos. Jest tam najbardziej oczekiwanym, z napięciem prezydentem, celebrytą. Wszyscy chcą zobaczyć zobaczyć i posłuchać Donalda Trumpa, zazdrości pan tym wszystkim, którzy dzisiaj będą mieli okazję uścisnąć dłoń prezydenta Stanów Zjednoczonych? A mm, Na pewno Donald Trump jest ciekawą figurą, człowiekiem, który jest w stanie zaskoczyć każdego i, i, i pewnie zna kilka dobrych żartów, natomiast no, nie mam takiej potrzeby, nie czuję. Nie czuję takiego musu, żeby się akurat poznać osobiście z Donaldem Trumpem, natomiast z ciekawością obserwuję, jak, jak się postępu, jak postępuje. W Davos pojawia się na pewno dlatego, że chcę za, zaakcentować obecność Stanów Zjednoczonych w miejscu, gdzie w zeszłym roku Silnie swoją obecność zaakcentowały Chiny. Wszyscy są zapewnie, zapewne Wszyscy zapewne zainteresowani obserwują. Co powie Donald Trump, co zrobi, czy ją dłoń uściśnie, być może kogo odepchnie, kogo obrazi. Także wielka niewiadoma. No i z, z zainteresowaniem obserwujemy, co się dzieje. Bo tam trwa ten korespondencyjny pojedynek na szczycie między Waszyngtonem a Pekinem. Tak, znaczy, która, która narracja przeważy, ale musimy sobie zawsze wracać do tego pytania, prawda, co, co rozumiemy pod pojęciem Waszyngton. Mamy kilka Waszyngtonów, tak naprawdę, kilka waszyngtońskich polityk. Jeden z przedstawicieli tego Waszyngtonu zresztą przyjeżdża, jutro do Polski. Dzisiaj, z tego co wiem, jest, jest w Davos. No i pytanie, które Waszyngton mamy na myśli, bo Donald Trump niekoniecznie dobrze żyje z Rexem Tillersonem. Znaczy co? jego minister, sekretarz stanu jest w jakimś konflikcie z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jest jakieś napięcie na tej linii? No tak, podobno nawet nazwał Donalda Trumpa głupkiem. I kiedy został zmuszony przez administrację, żeby się ustosunkować na konferencji prasowej do tych spekulacji, to nie zaprzeczył, że, że tak zrobił. Stwierdził tylko, że darzy ogromnym szacunkiem Donalda Trumpa. A to nie tylko z Donaldem Trumpem Rex Tillerson jest skonfliktowany, czy jest mu nie po drodze, może w ten sposób. Toczy boje wewnątrz administracji z ośrodkiem prezydenckim w Białym Domu, oczywiście z Jaredem Kushnerem, któremu Donald Trump przyznał bardzo duże kompetencje w polityce zagranicznej, przede wszystkim w sprawie realizacji pokoju na Bliskim Wschodzie. Y, to czy bo jest McMasterem, który jest szefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Y, no ową Radę Bezpieczeństwa Narodowego możemy sobie przyrównać do naszej y, Rady Ministrów de facto, prawda? Taki to będzie odpowiednik. No więc mamy jakby dwa ośrodki, y, które tak naprawdę realizują politykę zagraniczną w systemie amerykańskim, prawda? Jest to ta Rada Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie i jest to Rex Tillerson. Jeszcze jest trzeci czynnik, y, jest y, 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 Nikki Haley, która jest która jest przedstawicielką Stanów Zjednoczonych w ONZ. Jest to osoba, która jest zresztą wymieniana od wielu miesięcy jako potencjalny następca Rexa, Rexa Tillersona. Jest jeszcze jeden potencjalny następca Rexa Tillersona. Jest to Mike Pompeo, który jest szefem CIA, któremu. Z którym Donaldowi Trumpowi się bardzo dobrze rozmawia. No i który popiera Donalda Trumpa w wielu takich wiodących punktach polityki zagranicznej, bo Rex Tillerson akurat wspiera się prawie wszędzie z Donaldem Trumpem. Na przykład nie zgadzał się z nim, oczywiście nieoficjalnie, akurat w tej, w tej, w tej sprawie z uznaniem. Inaczej z przeniesieniem y, z, ambasady, ambasady do, Jerozolimy. do Jerozolimy z Tel Awiwu, co się ma wydarzyć w przyszłym roku, jak ostatnio y, powiedział y, podczas wizyty, właśnie na Bliskim Wschodzie y, Mike Pence. Y, nie zgadza się w kwestii y, y, naciskania y, na, y, na Koreę Północną y, ostrymi sformułowaniami y, dociskania ją do muru. E, prawda? No tutaj, e, Tyle są od jakiegoś czasu próbował budować, budować kanały, poprzez które będzie można się porozumieć jakoś z reżimem e, Fenianie. E, Donald Trump wówczas zaatakował go na Twitterze i powiedział, że próżne twoje wysiłki, e, Rex. A teraz w zasadzie poszedł tą samą drogą i jednak toczone są rozmowy z Koreańczykami z północy, oczywiście nie na szczeblu oficjalnym. No więc w wielu miejscach jest, jest im nie po drodze. Są miejsca, gdzie teoretycznie powinni się ze sobą zgadzać. No Rex Tillerson to jest były szef ExxonMobil. ExxonMobil, który to może mhm. zaraz powiemy, Dobrze. czego był szefem. Mhm. Natomiast sama relacja, przecież sekretarz stanu mhm. jest kimś, kogo wybiera prezydent Stanów Zjednoczonych. To on go wskazuje i on powierza mu odpowiedzialność. To powierzył mu odpowiedzialność i, i co? Rzeczywiście Donald Trump decyduje o tym, kto będzie w administracji i miał olbrzymi wpływ na to, kto, kto będzie ministrem. Przede wszystkim zostali ludzie, którzy go popierali w czasie kampanii wyborczej. Akurat jeżeli chodzi o szefa departamentu Stanu, no tutaj rozgrywka odbywała się na kilku poziomach, bo Donald Trump musiał brać i wciąż musi brać pod uwagę zdanie Kongresu. I musi brać pod uwagę zdanie samego tak zwanego Waszyngtonu, prawda, tej słynnej Washington Beltway, prawda, czyli establishmentu waszyngtońskiego. No i sił działających w samym departamencie Stanu. Wspominałem Państwu podczas jednej z wcześniejszych wizyt, że przymierzany do stanowiska sekretarza stanu był Giuliani, który się ostatecznie nie zgodził, prawda? Więc Donald Trump próbował tam włożyć rzeczywiście swojego człowieka, natomiast został mu podpowiedziany Tillerson jako człowiek, który ma bardzo dobre relacje z Putinem. W 2011 roku otrzymał od Putina największe cywilne odznaczenie. Co się bardzo Trumpowi spodobało, potrafi rozmawiać generalnie z różnymi autokratami i despotami, od Moskwy poprzez Czad, skończywszy na Arabii Saudyjskiej. Więc jest człowiekiem, który dobrze się z Trumpem będzie rozumiał, bo Trump właśnie z takimi reżimami prowadził różnego rodzaju interes, przede wszystkim z reżimem kazachskim, moskiewskim i reżimem w Baku. A przez kogo został podpowiedziany. No, podpowiedziany został, co ciekawe, przez ludzi, z którymi podczas kampanii Donald Trump mocno się sprzeczał, czyli z ośrodkiem Bushów, bo przez Roberta Gatesa, byłego szefa CIA a, i a Condoleezza Rice. E, I jak teraz popatrzymy na rozkład sił, kto w zasadzie popiera Rexa Tillersona i kto w zasadzie przeszkodził Donaldowi Trumpowi w usunięciu go w zeszłym roku. Ja pamiętam takie rozmowy, jak sam gościłem w Waszyngtonie. Gościłem, za dużo powiedziane. Odwiedziłem Waszyngton w, w, w połowie zeszłego roku, gdzie urzędnicy amerykańscy przekonywali mnie, że na pewno do końca roku nie będzie Tillersona, prawda? No, ponoć było te, do tego blisko, natomiast Tillerson zbudował sobie dobre relacje z częścią establishmentu Partii Republikańskiej przede wszystkim z Bobem Corkerem, który jest szefem komisji spraw zagranicznych w Kongresie, jednej z tych komisji. No i ma świetne relacje z generałem Mattisem co ciekawe, prawda, który broni e, e, go przed Trumpem, e, a, dla, e, a dla Tillerson, a dla, przepraszam, Matisa, no Trump ma bardzo duże poważanie. Zresztą jak popatrzymy na biografię Trumpa, to e, jako absolwent Akademii Wojskowej e, darzy bardzo dużą estymą generałów, co zresztą widać. Mówimy sobie tutaj często, że e, w jego otoczeniu ogromny wpływ na to, co się w dzieje w ogóle w administracji e, Trumpa mają wpływ trzej generałowie, prawda? Mattis, Kelly i McMaster. Historia Tillersona jest jaka? W zasadzie całe swoje życie, całą swoją karierę zawodową spędził w ExxonMobil. Ponad 40 lat. W latach 2000 bodajże w 2006 roku, ale Państwo sobie to sprawdzą, został szefem, został prezesem wykonawczym ExxonMobil. No i to jest taka kariera w zasadzie od no, w cudzysłów od sekretarki, prawda? Od najniższego szczebla. Po, po prezesa. Jest to człowiek, który się wywodzi z Teksasu, stąd jego silne związki z środowiskiem Bushów. No przecież Bush senior, prawda, swoją karierę z, z, zaczynał właśnie jako właściciel firmy Zapata Offshore, która, która wierciła Wierciła i instalowała platformy wiertnicze. No, więc Tillerson całe swoje życie spędził de facto w biznesie i te swoje biznesowe nawyki, bo innych nie ma, prawda? To nie był człowiek, to nie jest człowiek, który ma jakieś doświadczenie w administracji, w polityce. Próbował przenieść na Departament Stanu, stąd potężny konflikt, jaki powstał w Departamencie Stanu, ale także z częścią establishmentu republikańskiego, bo Tillerson postanowił zreformować Departament Stanu. To jest jeszcze jeden, prawda? Jeszcze jedna platforma sporu. Postanowił zmniejszyć liczebnie Departament Stanu i yy, wprowadzić tam po prostu swoich ludzi, tak? A co też Trump mu próbował yy, z Kushnerem i McMasterem yy, uniemożliwić. Aczkolwiek w ostatnim czasie wydaje się, że Tillerson umacnia swoją pozycję, tak? Bo to jest ta kwestia, do której pewnie powinniśmy prędzej czy później przejść, tak? Yy, jak my powinniśmy rozmawiać z Tillersonem, jak powinniśmy go w Polsce traktować. To yy, mm -hmm. za chwilę yy, Exxon Firma, w której pracował sekretarz stanu, należy do kogo? Kto jest właścicielem? No, no jest to firma, która się wywodzi z no, tej potężnej, tego potężnego konglomeratu, tego potężnego trustu, który należał kiedyś do Rockefellerów. W wyniku ustaw monopolowych w latach 30. został po prostu podzielony. I jedną z, w zasadzie no, głównym członem, tak y, a, 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 głównym następcą oil standard Rockefellerów jest właśnie Exxon Mobil. No jest to prywatna firma. Yy, no właśnie mm. i na, nazwisko to nie jest związane z Bushami, tylko z Rockefellerami. Tego nazwiska na razie y, nie znamy, no bo u kogoś pracował ten Tillerson. Absolutnie. Y, 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 wydaje mi się, że y, także w Państwa Radiu mówiłem w przeszłości o tym, że y, to jak wygląda Departament Stanu, kto zostaje szefem Departamentu Stanu, ogromny wpływ ma finansjera amerykańska. Finansjera amerykańska, która przeplata się dzisiaj, nie można powiedzieć, że jest osobny front posiadaczy tych biznesów, powiedziałbym, przemysłowych, naftowych, kontra finansjera, jak to było kiedyś. Dzisiaj to się ze sobą bardzo mocno przeplata. No więc ogromny wpływ na skład Departamentu Stanu mieli do tej pory. Rockefellerowie, można tak powiedzieć, słynna Council of Foreign Relations, która, która jest no, taką, takim jakby inkubatorem przyszłych, przyszłych elit dyplomatycznych w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko dyplomatycznych, bo politycznych. Mm. Ponieważ mamy do czynienia z wielkim koncernem, z ropą, czyli z relacjami gospodarczymi i na Bliskim Wschodzie, i w Rosji. Mm -hmm. Jak często z kolei tutaj Tillerson i Rosjanie współpracowali ze sobą? Bardzo blisko. Tillerson nie bez powodu otrzymał ten order. Doprowadził do zamknięcia deali z rosyjskim Rosneftem, słynnym współpracownikiem Władimira Putina, Igorem Siecinem. Chodzi o odwierty na Arktyce i a na Sahalinie. No więc ta współpraca była bardzo bliska. Zresztą Rex Tillerson był przeciwnikiem sankcji gospodarczych nałożone przez, przez Stany Zjednoczone, Europę Zachodnią po agresji Rosji na Ukrainę. Natomiast po objęciu Teki no nie pokazał się jako człowiek, który szczególnie lobuje za tym, żeby te sankcje gospodarcze znieść. No tutaj... Palmę, e, e, palmę pierwszeństwa mieli bliscy współpracownicy samego Donalda Trumpa, prawda? Z Jaredem Kushnerem na czele. Czyli jest realne to, co e, mówił premier Morawiecki o tym, że hmm. wspólnie z Amerykanami postaramy się powstrzymać e, budowę Nord Stream 2? Tak, jest to absolutnie wykonalne, absolutnie możliwe. Dzisiaj Stany Zjednoczone, można powiedzieć, e, solidarnie. A międzydepartamentowo, ale także międzypolitycznie, bo obydwie główne partie polityczne zgadzają się, że Rosja jest głównym zagrożeniem obecnie. Razem z nimi możemy powstrzymać to zagrożenie, możemy wyperswadować Niemcom, tylko po prostu trzeba dobrze rozmawiać i trzeba wiedzieć z kim rozmawiać, jak rozmawiać. No, Rex Tillerson, prawda, do którego znowu wracamy, to jest człowiek, który wrócił z dalekiej podróży, miał ciężki rok, ale wydaje się umacniać swoją pozycję ostatnio. Po odejściu zresztą Steve'a Bannona, to był kolejny jego wielki przeciwnik, zdołał obsadzić stanowisko podsekretarza do spraw Azji swoją współpracownicą Susan Thornton i wydaje się umacniać swoją pozycję. Ta pozycja relatywnie jest słaba, relatywnie w stosunku do, do wcześniejszych administracji, prawda, no jest nieporównywalnie nieporównywalna do pozycji, jaką miała Hillary Clinton w administracji Obama, bo nawet John Kerry, i następca, prawda, jest słaba, ale Tillerson ewidentnie uczy się no i jest to zawzięty teksańczyk, który, który no nie odpuści, nie poda się do dymisji, aż Trump sam go nie wyrzuci, a Trump sam do tej pory bez powodu nikogo nie wyrzucił, Tillerson jeszcze takiego powodu nie dostarczył. także jak najbardziej z można rozmawiać, to jest człowiek akurat, z którym, jeżeli Chodzi o administrację Trumpa, można znaleźć wspólny język. I ten mhm. człowiek jutro pojawi się w Warszawie. Mhm. Co powinno być tematem rozmowy i w jaki sposób te rozmowy powinny przebiegać? To jest, no, zależy z kim będzie rozmawiał, jak długo będą ze sobą rozmawiali. Na pewno jest lista spraw. Które są priorytetowe. Warto również porozmawiać z Tillersonem na temat no, ostatnich oświadczeń Departamentu Stanu na temat sytuacji w Polsce. No, jest to dobry rozmówca, właśnie dlatego, że do tej pory był bardzo tolerancyjny względem wszelkich różnych reżimów. I akurat to, że się gdzieś łamie prawa człowieka, nie, 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 nie powoduje, że on jest jakoś szczególnie wrogo nastawiony. Natomiast można Tillersonowi wytłumaczyć, jak się w Polsce sprawy mają. No i zawiązać może jakąś grupę roboczą między przedstawicielami Departamentu Stanu i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która po prostu będzie sobie wyjaśniała sprawy drażliwe, prawda? takie jak reforma sądów w Polsce. O tym, co jest na okładce tygodnika sieci. Zatrzymać to szaleństwo, tylko u nas raport o sprawie, która może kosztować Polskę dziesiątki miliardów, czyli o e, słynnej ustawie e, Senatu e, dotyczącego odszkodowania w, do, w, o, o, odszkodowania imienie żydowskie w Polsce, które e, może mm. którego się domagają zwrotu. Mm -hmm. um. Tym tematem akurat Stany Zjednoczone, powiem szczerze, nie żyją. My żyjemy w Polsce od jakiegoś czasu. Rzeczywiście no, powstały dwie ustawy: jedna w, 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 w Senacie, druga w Izbie Reprezentantów. Powstanie pewnie z czasem wspólny projekt, który zostanie przedłożony prezydentowi. On dotyczy kwestii roszczeń roszczeniowych przez środowiska żydowskie no tylko zawsze zwracam państwu uwagę na to żebyśmy doszukiwali się źródła tego rodzaju inicjatyw kto stoi za daną ustawą jakie konkretnie środowisko a rzeczywiście są organizacje żydowskie w Nowym Jorku które zajmują się tego rodzaju rzeczami komercyjnie jest taki Nowojorski Restitution Committee Jewish Restitution Committee Natomiast każda z tych organizacji powinna posiadać owych spadkobierców, którzy rzeczywiście domagają się zwrotu mienia. Prawda? Czy rzeczywiście tak jest? To jest, kwestia, to jest kwestia osobna. Czy ta ustawa ma powodzenie? No i na pewno powinno być powinna być przedmiotem rozmów Stillersona Na pewno jest to świetny rozmówca, żeby mu wytłumaczyć, jakie będą konsekwencje podpisania tego rodzaju ustawy, która wprowadza bardzo mętną, mętny stan prawny. Tak, I de facto jest w pewnym sensie prowokacją względem obecnego rządu w Polsce. Zresztą tych prowokacji mamy ostatnio bardzo wiele. Ostatnio ukazał się Wall Street Journal tekst, w którym. Lech, przepisy... Wałęsa. Lech Wałęsa. Ale tam proszę zwrócić uwagę, używa się pewnego słownictwa, które ma nas wpychać. Do tego klubu organizacji narodowo-populistycznych, prawda? Używa się takiego określenia National Populism, to, to na co Państwo zwracą uwagę. I porównuje się nas, to jest właśnie ciekawe, do włoskiej partii bodajże pięciu gwiazd, prawda? Tyle, że jest to partia lewicowa, prawda? Jest to partia lewicowa, która tyle ma wspólnego z innymi partiami narodowo-populistycznymi, tak to nazwijmy, w Europie i w Stanach Zjednoczonych, że jest po prostu antyimigracyjna. Natomiast tekst jest oczywiście kłamliwy, zmanipulowany, etc., etc., Wyda ewidentnie jest zrobiony na zamówienie. I rozdawany w Davos. Jest rozdawany w Davos, aczkolwiek, jak sądzę, operacja jest prowadzona z dwóch stron, tak, bo z jednej strony ta lewica amerykańska i europejska wstawia nas do klubu putinowskiego. Natomiast z drugiej strony, wewnątrz Polski tworzy się atmosferę, gdzie pewne środowiska wkładają rząd pisowski do klubu finansjery, prawda, jakichś środowisk żydowskich, które za chwilę będą odzyskiwać swoje imienia, etc., etc. Także jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, i mam nadzieję, że elity europejskie i amerykańskie wreszcie uświadomią sobie, że partia PiS jest partią centroprawicową. Jeżeli to pałowanie będzie skuteczne, czyli jeżeli prawo i sprawiedliwość się na przykład rozpadnie, to w tą próżnię rzeczywiście wejdą jakieś środowiska narodowo-populistyczne penetrowane przez służby rosyjskie i inne. Powiedział dr Paweł Zyzak na zakończenie dzisiejszego poranka. Jeszcze chciałem zacytować, bo tutaj zaczęliśmy wchodzić w temat fake newsów i tego wszystkiego, mm. jak zorientować się w informacjach i co wybrać. Wybrać oczywiście Radio Wnet, bo staramy się rzetelnie państwa informować, o czym państwo wiedzą. Doktor Paweł Zyzak Dziękuję. pojawi się w naszym studio w przyszły, Czwartek Andrzej Gumbrych zrealizował dzisiejszy poranek. Zobaczymy, czy wygląda na człowieka bardzo wypoczętego, zrelaksowanego, tak. Jest uśmiechnięty, tak? Jest uśmiechnięty, jest uśmiechnięty, jest bardzo uśmiechnięty. Antonio Opaliński jest za drzwiami. Bardzo serdecznie dziękuję. Był wydawcą poranka w net, a za chwilę. Krzysztof Skowroński. Zapraszam Państwa jutro o godzinie 7.07, poranek wnet na www.wnet.fm, a za chwilę ciąg dalszy programu, a w programie Zbyszek Jędrzejczyk i muzyka bluesowa.